Pojechałam na tegoroczny JES w Szczecinie z nadzieją doświadczenia czegoś nowego w życiu. Odkąd zainteresowałam się Esperanto, chciałam spotkać się z ludźmi mówiącymi w tym języku, a JES było moim głównym celem. JES to inaczej Junulara Esperanta Semajno, czyli Tydzień Esperantystów, który odbywa się w okolicach Sylwestra, kiedy to ludzie z całego świata mówiący w tym języku zjeżdżają się w jedno miejsce, by razem świętować Nowy Rok, mając szansę poużywać trochę tego języka. Zawsze mówiłam, że Esperanto jest jak zlot cosplayerów. Jeśli ktoś naprawdę chce być częścią takiego społeczeństwa, to bawi się razem z innymi. Ja się wkręciłam, gdyż zawsze uwielbiałam języki, a to była naprawdę świetna okazja. Zawsze będę wspierać Esperanto. W końcu pochodzę z kraju, z którego pochodzi jego twórca, Zamenhof. Byłam tak podekscytowana, że tydzień przed przyjazdem miałam problemy ze spaniem. Pół roku przed wydarzeniem, odkąd zdecydowałam się pojechać, każdego dnia wymyślałam mnóstwo sposobów, aby nauczyć się komunikatywnie porozumiewać w tym języku. Samo to napawało mnie radością. Postanowiłam też, że zrobię małą prelekcję o działaniu na YouTubie w języku Esperanto. Taki mój kolejny projekt, nad którym pracuję. Wymyśliłam, że pogadam chwilę o tym, jak YouTube może przyczynić się do rozwoju Esperanto oraz, że pokażę w międzyczasie pokrótce, jak się w ogóle takie filmiki tworzy i przy pomocy czego. Postanowiłam wykorzystać pomysł, który miałam już wcześniej na tym kanale, czyli głaskanie różnych esperantystów po głowach, aby potem zmontować to w jeden fajny, krótki filmik. Tak jak tutaj. Bardzo się cieszyłam, że w końcu spotkam się z moją esperancką rodzinką w jednym miejscu, na przykład z moim przyjacielem Johnnym z Niemiec, oraz z tymi, których od 2 lat znam z YouTube'a czy z Facebooka, którzy są z różnych krajów. Wiedziałam też, że w tym roku w Polsce miał pojawić się Evil Dia, esperancki YouTuber z Australii, który tak naprawdę poprzez swoje filmiki wprowadził mnie w świat Esperanto i zainspirował do otworzenia własnego kanału. Wciąż jednak lekko się stresowałam, czy uda mi się nauczyć mówić na tyle płynnie, żeby umieć się dogadać z esperantystami na żywo. W końcu gadam dopiero od niepełnych 2 lat. Wybrałam się dość późno, po 28 grudnia. Wcześniej chciałam poświęcić trochę czasu na spędzenie świąt z rodziną. Kiedy dotarłam do Szczecina, po 6 godzinach w pociągu, poszłam się zarejestrować i dostałam na powitanie torbę z różnymi przyborami do użytku oraz książeczkę o tegorocznym JES, gdzie wszystko było ładnie wyszczególnione. Już pierwszego dnia spotkałam ludzi, o których oglądałam wcześniej tyle filmików. Byli tam esperanccy native speakerzy, czyli ludzie, którzy od urodzenia mówili w tym języku, o których powstał nawet film. Spotkałam tam Gunara, niemiecko-esperanckiego native speakera, oraz Klarę, esperantkę pochodzenia francusko-węgierskiego. Spotkałam też twórcę owego filmu, czyli Chucka Smitha, bardzo znanego esperantysty amerykańskiego pochodzenia, nawiasem przeprzyjemnego człowieka, naprawdę, co za gość, oraz członka drużyny Amikumu, czyli aplikacji, która powstała, aby można było łatwo znajdować esperantystów wokół siebie, czyli coś taki jakby esperancki Tinder. Atmosfera była luźna, sympatyczna, ludzie spacerowali po korytarzach, stawali na pogaduchy. Cała impreza odbywała się w szkole salezjańskiej w Szczecinie, więc było pełno miejsca, klas, auli i w ogóle niczego nie brakowało. Na pierwszym piętrze mieliśmy tablicę ogłoszeń, na której codziennie znajdował się program prelekcji i wydarzeń, na które można było sobie zaplanować przyjście, aby posłuchać, co tam ludzie mają do powiedzenia. Ja również miałam okazję mieć jedną klasę tylko dla siebie, aby tam pogadać trochę o YouTubie i zachęcić esperantystów do otworzenia się na nowe technologie. Dość się jednak stresowałam, bo nie dość, że to miał być mój pierwszy raz, kiedy miałam otworzyć gębę, by dukać w Esperanto do innych, to jeszcze miałam robić lekcje w tym języku. No ale się zaparłam, w końcu raz się żyje. Zaprzyjaźniłam się tam z Sophie z Wielkiej Brytanii, która także jest esperancką youtuberką. Jej kanał nazywa się Andy Kite Testudo, obczajcie sobie jak macie ochotę. Łaziłyśmy tam razem i nagrywałyśmy na przemian filmiki. Moim drugim dobrym kolegą okazał się Robert Nielsen z Irlandii. Może ktoś będzie kojarzył go nazwiska, bo w filmikach Evil Dia na końcu zawsze wyczytywane jest jego nazwisko z racji tego, że Robert wiernie go wspiera. No i jeszcze do naszej paczki od czasu do czasu przyłączał się Stefan z Niemiec, który nawet czytał mi esperancką poezję. Oczywiście musiałam popracować trochę nad moim filmikiem, więc naszą paczką łaziliśmy po szkole i łapaliśmy ludzi do pogłaskania. Była to świetna okazja do przełamywania lodu, a mnie nazwano potem oficjalnie La Regina de Frenezuloj, czyli Królową Świrów. Oczywiście żartobliwie. Poza tym było pełno różnych wydarzeń, dzieci, koncertów, muzyków, wykładowców, lingwistów, nauczycieli tańca itd. Moim ulubionym zajęciem było układanie puzli. Zabawne ile rzeczy można omówić w trakcie. Puzzle były masakrycznie trudne, wielokolorowe. Każdego dnia do stołu przysiadało się po 10 z nas i układanie, z przerwami oczywiście, jednego obrazka to była praca na cały dzień. Każdego dnia siadałam do tego stołu, kiedy wreszcie około 2 w nocy obrazek był gotowy. Wszyscy cieszyli się tak, jakby zbudowali, kurczę, wieżę Eiffla. Mówiąc o nocach,
doba tam miała trochę inny tor. Dzień zaczynał się zazwyczaj o 3 po południu, a kończył o 6 nad ranem. Do tej pory mam jetlaga po tej rutynie. Jednej nocy, około 4 nad ranem, kiedy szkoła już robiła się pusta, złapaliśmy z Johnem na korytarzu Gunara, który również gra na ukulele, i zrobiliśmy sobie mały koncert we trójkę. No ale jak tylko zaczęliśmy, to zaraz zeszli się do nas inni muzycy, którzy słyszeli, że gramy, i tak z trzech osób zrobiło się nas z 10, z 5 ukulelami, tak, bo ukulele to taki typowy esperancki instrument, skrzypcami i tam piosenkarzami. Niestety nie mam nagrań, bo nie miałam przy sobie wtedy kamery, ale nagrałam dźwięk na telefonie i brzmiało to mniej więcej tak. Czumi, 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 czy czy bola swi. Czumi, 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 czy czy bola swi. Czumi, 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 czumi bola stancji. Mi sobira, salani malecki jest raz. Mija ja mi koio, ek mira, salani malecki tal. Problemo tekreti kol. Każdego wieczora organizowane były koncerty. Koncert Kimo na akordeonie był tak genialny, że ludzie tańczyli do utraty tchu. Oczywiście Johnny też dał swój koncert, do którego ćwiczyliśmy razem. Ej. Zaśpiewał wtedy też swój nowy kawałek, którego nie było na jego płycie, a ja teraz lubię go bardziej niż Bam Bam, do którego robiliśmy wcześniej razem klip. Był to wielki sukces, a potem ludzie nosili go na rękach. Ale mimo wszystko nadal trochę byłam rozczarowana, bo 3 dnia mojego pobytu nadal nie spotkałam Evil Dia. A miałam naprawdę wielką nadzieję na spotkanie. W końcu przyleciał tu aż z Australii i kto wie, kiedy byłaby okazja spotkać go znowu. No ale on mieszkał poza szkołą i zajmował się głównie sprawami Amikumu, więc na jest nie było go ani razu, odkąd przyjechałam. Nie miał nawet bladego pojęcia, kiedy jest koncert Johnny'ego, więc napisałam mu, żeby wpadł tego dnia wieczorem, ale niestety nie przyjechał, bo za późno odczytał moją wiadomość. W końcu dowiedziałam się, że moja lekcja miała się odbyć o 6 wieczorem 30 grudnia, czyli 3 dnia mojego pobytu. Znalazłam swoją prelekcję na tablicy, ale akurat miało się to odbyć o tej samej godzinie, co prelekcja Amikumu z Chuckiem i Evil Dio. Kurzyło mnie to trochę, bo nikt tego ze mną nie skonsultował, a mi w sumie zależało, żeby po pierwsze samej zobaczyć wykład Amikumu, a po drugie chciałam, żeby drużyna Amikumu zobaczyła mnie w akcji. W końcu oni sami działają aktywnie na YouTubie i pewnie chętnie by posłuchali. No ale zaczęłam tego dnia rano przygotowania, mając nadzieję, że może jeszcze uda mi się przesunąć to na jakąś inną godzinę. Tylko nie było kiedy, bo pełno było innych prelekcji, a później jeszcze koncert i... Ech. I kiedy ćwiczyłam moją przemowę, dostałam wiadomość od Chucka, że trochę szkoda, że ta moja prelekcja jest o tej godzinie, bo ze wszystkich prelekcji na Yes to właśnie moją chciał zobaczyć najbardziej. Więc udałam się do organizatorów, Irka i Agusi, i udało mi się przełożyć mój wykład na następny dzień o 11. Tak więc wieczorem udałam się na tą prelekcję Amikumu i wreszcie zobaczyłam Evil Dia na własne oczy, z czego byłam niezmiernie szczęśliwa. Nagrałam go, posłuchałam, no ale niestety już pogadać mi się nie udało. Wróciłam do pokoju z Sophie, która zaproponowała, że chętnie przesłucha, jakbym chciała poćwiczyć swój jutrzejszy wykład. Potem odbył się Internacja Vespero, czyli wieczór międzynarodowy. Super wydarzenie, gdzie ludzie z różnych krajów częstowali jedzeniem, które przywieźli ze swoich krajów. Sami spójrzcie, ile dobrości można było spróbnąć. Szczerze mówiąc, było tam tyle słodyczy, że kiedy na holenderskim stole zobaczyłam ser, zapamiętałam go jako najmilszy przysmak, bo kurczę, ile można jeść tych słodyczy. Po poczęstunku tradycyjnie odbył się koncert, i chociaż właściwie to był bardziej talent show, bo ludzie mogli się tam zapisać, wystąpić i zaprezentować coś w swoim własnym języku, bo przypominam, że oficjalnie wszyscy gadaliśmy w esperanto.
Następnego dnia się rozchorowałam. Nie wiem, musiałam zaszkodzić coś z tych słodyczy. I pół nocy nie spałam, może też z nerwów przed moją poranną prelekcją. Wstałam, przyszykowałam się i poszłam ogarnąć moją klasę, gdzie podłączyłam projektor i tak dalej. Trochę głupia godzina na to wszystko była, bo jak pisałam wcześniej, mało kto szwendał się po szkole o 11 rano. Ale te parę osób, które już wcześniej wygłaskałam na korytarzu, zaintrygowanych moją akcją, zbudziło się o tej nieprzyzwoicie wczesnej porze i przyszło posłuchać. Nie liczyłam jednak na członków Amikumu, którzy mieli spory kawałek do naszej szkoły, no trochę z tego powodu było mi przykro. Do klasy 5 minut przed wykładem wparował jednak Chuck, z ogromnym uśmiechem na twarzy. Naprawdę ucieszyła mnie jego obecność. Zaczęłam więc witać się z nowo przybyłymi słuchaczami i zaczęła się moja prelekcja. Gadałam sobie beztrosko i właśnie zaczęłam wymieniać moich ulubionych esperanckich youtuberów, kiedy nagle drzwi klasy się otworzyły i wparował Evil Dia. Byłam w ciężkim szoku, bo 4 dni kombinowałam, jak tu z nim porozmawiać, aż wreszcie on sam przyszedł posłuchać mnie. Przez następną godzinę opowiadałam o youtubach, pokazałam wszystkim, na czym to polega, co w tym jest fajnego, jak się montuje filmy i na czym. Pokazałam mu rywki z głaskaniem, poopowiadałam trochę o prawach autorskich na YouTube i co najciekawsze, Evil Dia jako rodowity youtuber sam w sobie praktycznie poprowadził całe to spotkanie razem ze mną, ramię w ramię. Byłam mega szczęśliwa, była to, szczerze mówiąc, najciekawsza prelekcja, na jakiej uczestniczyłam w trakcie tego całego pobytu. Inni też mi o tym w sumie mówili i widziałam po minach ludzi, że oni byli super zafascynowani tą całą akcją. W ogóle nie chciałam, żeby ta lekcja dobiegła końca. Był ogromny sukces, który zmienił przynajmniej moje życie totalnie. A potem jeszcze urządziliśmy sobie sesję głaskania i Evil Dia wreszcie poznał Roberta Nielsena, którego imię czytał w każdym swoim filmiku, a jeszcze ani raz go nawet nie widział. Zaczęli do mnie pisać ludzie z Yes, a po prelekcji paczka naszych znajomych z Evil Dia na czele udała się na pogaduchy i to był najlepszy dzień w moim życiu, naprawdę. Przyjechał do nas Zibi, inny youtuber, który nawiasem mówiąc też jest Polakiem. Dostaliśmy wszyscy od niego pocztówki na pamiątkę naszego szczecińskiego spotkania. I tak wyglądało moje doświadczenie z Yes. Jestem ogromnie przeszczęśliwa, że tam pojechałam. Na pewno nie rozstanę się ze światem Esperanto tak szybko teraz. Dzięki, że wysłuchaliście moje opowieści. Jeśli wy też macie jakieś fajne doświadczenia z językami obcymi, to dajcie znać. No i co? Bis dann!